Wiele godzin treningu, systematyczna praca oraz pełne poświęcenie. Tylko tyle, a raczej aż tyle potrzeba, by wystąpić i zdobyć miejsce w czołówce na Mistrzostwach Świata. Dwie niepozornie wyglądające dziewczyny, Zosia i Paulina, udowodniły całemu światu, że Polki posiadają nie tylko intelekt i urodę, ale także niezły temperament. Kadetki z Rybnickiego Klubu Brazylijskiej Sztuki Walki Jiu-Jitsu Paulina Szumska i Zuzanna Sitek w Atenach walczyły o Mistrzostwo Świata. Pomimo, że są w bardzo młodym wieku, nie zawiodły. W kategorii Duo System zdobyły piąte miejsce. W kategorii Fighting System Zosia po zaciętej walce z Rosjanką zajęła miejsce siódme. Gwiazdą tego wydarzenia była bez wątpienia Paulina Szumska, która z mistrzostw przywiozła medalowe złoto. Trener Mariusz Wowra nie ukrywa swojego zadowolenia. No, jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim zadowolony, że dziewczyny znalazły się w reprezentacji Polski na te zawody. Były to pierwsze zawody Mistrzostwa Świata Kadetów w Jiu-Jitsu do lat 15. No i dwie dziewczyny z naszego klubu dostały powołanie. A z tego się już bardzo cieszyłem, a później już zajęcie pierwszego miejsca i siódmego oraz piątego w duo to już apogeum. Byłem bardzo szczęśliwy i cieszę się, że tak wyszło. Sukces ma wielu ojców. W przypadku naszych kadetek, jak to tradycyjnie bywa, wszystko zaczęło się z inicjatywy rodziców. Tata zabrał mnie na pokaz i właśnie grupa tam występowała. No i spodobało się i mi, i mojemu tacie. I i spytał się mnie, czy chciałabym na przykład na coś takiego chodzić. No ja powiedziałam, że no czemu nie w sumie. Jednoznacznie nie da się odpowiedzieć, jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu w sportach walki. Jest jednak kilka niezmiennych, żelaznych zasad. Przede wszystkim sport walki jest to sport indywidualny i tutaj jest tylko i wyłącznie praca danego zawodnika powoduje, czy osiągnie coś, czy nie. Dużo osób przewija się przez salę, dużo osób przychodzi, ćwiczy tam parę miesięcy, rok, dwa, przestaje. No a ci, którzy faktycznie z zawodnikami zostają, trenują, jeżeli poświęcają kawał swojego życia właśnie tutaj na sali, na macie, no to w jakiś sposób na pewno procentuje. W Rybnickim Klubie Jiu-Jitsu wiele jest osób, które już w młodym wieku osiągają sukcesy. Dzięki sztukom walki ćwiczą nie tylko siłę swojego ciała, ale przede wszystkim charakter i nawet mogą zostać mistrzami.